magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień od 6 do 12 września. Witam Państwa najserdeczniej na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że przyjrzymy się dzisiaj kartom anielskim i temu, co chcą nam wróżki duchowe przekazać. Dzisiaj wylosowałam dla Państwa przesłanie anielskie, kartę. Zobaczmy, jakie ważne wskazówki niesie nam ta karta. Zanim, kochani, pokażę kartę, która mi wypadła, proszę o subskrypcję mojego kanału, by Państwo odwiedzali mnie codziennie i dostawali oczywiście informacje od kanału YouTube, kiedy są moje nowe wróżby dostępne dla Państwa za darmo. Proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem u góry. Proszę o lajki, czyli kciuka w górę. Proszę również o komentarze, bym była z Państwem w kontakcie. Na wróżby prywatne, osobiste zapraszam na mój e-mail. E-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby prywatne są głębsze, skupiają się tylko na Państwa historii i problemach, które możemy wspólnie zanalizować. Karty pokażą mi Państwa historię oraz wskazówki na przyszłość lub kroki, które są ważne. Dobrze, więc zobaczmy na ten tydzień, co jest ważne. Karta od wróżek. Odpuść. Widzimy aniołka, który siedzi w gniazdku ptasim, spogląda na ptaka i przysłuchuje się być może śpiewom ptaków. Widzimy również piękną naturę, cudowną, zieloną, pełną pięknej, kwitnącej atmosfery właśnie pięknego drzewa, czyli jest to pora roku, wiosna lub lato. Przesłanie tej karty jest: jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Kochani, nadmierna kontrola powoduje w Was sprężenie, blokady, strach, lęk, pesymistyczne myśli. Powinniście odpuścić tą kontrolę, która jest być może chorobliwa, toksyczna. Powinniście przez to odpuszczenie właśnie nadmiernej kontroli wyluzować się i pozwolić toczyć się sprawom naturalnie. Uwierzyć również, że Wszechświat pomaga Wam i przyciągnie do Was to właśnie, co potrzebujecie i co pragniecie. Czyli jeśli odpuścicie nadmierną kontrolę, chorobliwą kontrolę, to
wszechświat przyciągnie do Was pozytywną energię i wszystko to, o czym marzycie. Zobaczmy, co powie na ten temat książeczka, która jest również tutaj do tej wróżby adekwatna. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli, odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Wróżki oraz cały wszechświat doskonale znają Twoje marzenia oraz potrzeby i starają się je spełnić. Sam też możesz sobie pomóc w ich realizacji, rezygnując z chęci kontrolowania wszystkiego i zbytniego skupiania się na konsekwencjach sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Im bardziej się zrelaksujesz i zaufasz, tym szybciej ujrzysz pozytywne rezultaty. Plany wszechświata wobec Ciebie są znacznie doskonalsze niż to, czego sam mógłbyś sobie życzyć. Lepiej więc skłoń się przed boską mądrością i pozwól, by działała na Twoją korzyść w doskonały sposób. Jeśli chcesz, poćwicz odpuszczanie sobie. Zawsze możesz znów wzmocnić kontrolę. Jednak wróżki są pewne, że spodoba Ci się takie poluźnienie i zaadoptujesz je jako swój nowy, zdrowszy styl życia. Dodatkowe znaczenie tej karty. Nie masz powodu do zmartwień. Wszystko zmierza we właściwym kierunku. Bądź optymistą, by przyciągnąć do siebie pozytywne rzeczy. Zastosuj metodę 12 kroków, jak w terapii anonimowych alkoholików, by poradzić sobie z uzależnieniem. Spędzaj czas na świeżym powietrzu, aby odnowić łączność z Bogiem lub z Wszechświatem, z aniołami lub we wszystko, w to, co wierzysz. Miej wiarę. Ucząc się nowych rzeczy, zaufaj swoim wrodzonym zdolnościom. Zamiast wciąż na nowo roztrząsać daną sytuację, wsłuchaj się w głos swojego serca. Kochani, chorobliwa kontrola blokuje Was i blokuje działanie wszechświata. Odpuśćcie tą toksyczną kontrolę. Odpuśćcie tą manię kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Wyluzujcie się, zrelaksujcie. Pomyślcie i wizualizujcie swoje marzenia. Wizualizujcie i afirmujcie to, co chcecie dostać od wszechświata. Proście aniołów stróżów, by Wam w tym pomogli, by Was wspierali, by Was chronili. Bądźcie wdzięczni za każdy mały gest, gdzie spełniają się Wasze jakieś marzenia, że gdzie dzieje się coś pozytywnego. Dlatego, że zaglądacie na mój kanał, jesteście spirytualni, szukacie rozwiązań, wskazówek. Wszechświat wie o tym, że potrzebujecie pomocy. Nie kontrolujcie partnera lub partnerki bardzo chorobliwie. Przez to negatywne zachowanie, kontrolowanie blokujecie normalny przepływ spraw. Odpuśćcie. To właśnie mówią Wam anioły. Zobaczmy jeszcze, kochani,
klucze anielskie. Klucze anielskie mówią nam o rozwiązaniach na następny, czyli na ten tydzień. Jakie rozwiązania w naszym zachowaniu, jaka pomoc, jak mamy się właśnie zachowywać, czy czym kierować, by znaleźć klucz, by znaleźć rozwiązanie do naszych problemów. Klucze anielskie, Silke Bada. Otwórz drzwi do swojego serca. Myśl pozytywnie. Ukaż swoje wewnętrzne światło. Wzbogacasz życie swoją osobą. Wyznaczaj sam swoje granice. Ciesz się życiem. Kochani, jak widzicie, klucze anielskie mówią wam o pozytywnym myśleniu, o radości, o asertywności, byście sami wyznaczali swoje granice, o myśleniu pozytywnym, o swoim wewnętrznym świetle, które macie w sobie i o tym, że wy sami wzbogacacie życie właśnie swoją osobą. Uwierzcie w to, radujcie się każdą chwilą, myślcie pozytywnie, odpuśćcie kontrolę, cieszcie się z każdych pozytywnych rozwiązań, które podsuwa wam wszechświat lub aniołowie. Życzę wam wszystkiego dobrego, pozytywnego myślenia, odpuszczenia kontroli w następnym tygodniu i byście cieszyli się życiem, byście myśleli pozytywnie. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia już wkrótce.